Witamy w Narodowym Centrum Edukacji Żywieniowej. Znajdziecie tu Państwo wiarygodne i praktyczne informacje na temat żywności i żywienia. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia cyklu wywiadów, w których doświadczeni naukowcy, lekarze i dietetycy z Instytutu Żywności i Żywienia dzielą się z Państwem swoją wiedzą w zakresie żywienia ludzi zdrowych i chorych. Panie doktorze, mój znajomy zrobił sobie USG jamy brzusznej, ponieważ gniotło go coś pod żebrami. Okazało się, że ma stłuszczenie wątroby. Chciałbym zapytać, czy to jest choroba, czy to jest objaw jakiejś choroby, a może nie ma się czym w ogóle przejmować? No więc trzeba zacząć od tego, że o stłuszczeniu wątroby mówimy, jeżeli mamy nagromadzenie kropelek tłuszczu w komórkach wątrobowych. Jeżeli ponad 5% komórek wątrobowych jest objętych stłuszczeniem, to już jest stan chorobowy. I taki stan jest dla nas jakby światełkiem alarmowym, że coś się złego dzieje w naszym organizmie, dlatego że w ten sposób wątroba może reagować. Wątroba jest głównym filtrem naszego organizmu, taką stacją uzdatniania. I w ten sposób wątroba reaguje na szereg toksyn, leki, wirusy, alkohol. Ale mój znajomy pije z umiarem, tylko okazjonalnie. Ale alkohol to nie wszystko. Dlatego, że najczęściej okazuje się, że stłuszczenie wątroby dotyczy osób z niezdrowym trybem życia. Niekoniecznie chodzi tu o alkohol, chodzi tu o siedzący tryb życia, o spożywanie cukrów prostych, nadmiernej ilości tłuszczy. Bardzo często dotyczy to osób z otyłością lub nadwagą, z cukrzycą. Znowu muszę zaprotestować, mój znajomy jest szczupły. A widzi pan, pozory mogą mylić, dlatego że ta tkanka tłuszczowa, która wywiera najbardziej toksyczny wpływ na nasz organizm, tkanka tłuszczowa trzewna, jest ukryta głęboko w naszym organizmie. I na przykład osoby, które się odchudzają w ten sposób, że nie zwiększają aktywności fizycznej, tylko po prostu ograniczają kalorie, one mogą pozornie wyglądać na osoby szczupłe, natomiast okazuje się, że te osoby bardzo często mają nadmiar tkanki tłuszczowej trzewnej, która jest ukryta, że tak powiem, w naszym brzuchu, wokół narządów. I ta tkanka tłuszczowa jest źródłem toksycznych tak zwanych cytokin, czyli takich substancji prozapalnych, które wywołują stan zapalny w organizmie i również mogą uszkadzać wątrobę. I mamy metody, żeby to sprawdzić. To znaczy dietetycy pracujący w ośrodkach klinicznych mają taką metodę bioimpedancji. Mogą sprawdzić, ile mamy tej tkanki tłuszczowej trzewnej. Na co dzień posługujemy się bardziej takimi, powiedzmy, prostymi metodami, a więc mierzymy stosunek obwodu talii do bioder, wskaźnik BMI, czyli masa podzielona przez kwadrat wysokości. I w ten sposób można na ogół właśnie określić budowę ciała i ryzyko. Dobrze, w takim razie, kiedy zdiagnozuje się u człowieka stłuszczenie wątroby, powiedział pan, że jest to sygnał ostrzegawczy. Jakie mogą być tego konsekwencje zdrowotne? To zależy od przyczyny. Należy się udać do lekarza, który sumiennie wykluczy różne czynniki, które mogą nam szkodzić. A więc poczynając od jakichś leków, toksyn, no właśnie alkoholu, trzeba taki rachunek sumienia zrobić, ile się to, prawda, ile jest tych używek w naszym życiu. Ale najważniejsze jest to, żeby przebadać się pod kątem różnych chorób, którym stłuszczenie wątroby towarzyszy, a więc cukrzyca, otyłość, nadciśnienie tętnicze, hipercholesterolemia. To są bardzo częste choroby. Na przykład w populacji powyżej 65 roku życia ponad 15% kobiet i ponad 20% mężczyzn ma cukrzycę typu drugiego. Z kolei otyłość i nadwaga dotyczą ponad połowy polskiej populacji. Także jest bardzo możliwe, że stłuszczenie wątroby świadczy o tym, że mamy jedną z tych chorób i
I dzięki tej wiedzy będziemy mogli przeciwdziałać skutkom zdrowotnym i zmienić nasz tryb życia. Być może no, brać jakieś leki odpowiednie na obniżenie cholesterolu, na obniżenie cukru. No właśnie, to jest to dość trudne, bo powiedział Pan, że stłuszczenie wątroby jest chorobą, ale jednocześnie jest też objawem innych chorób, prawda? Tak, dokładnie. To stłuszczenie wątroby jest częścią całej układanki, którą nazywamy zespołem metabolicznym. To znaczy już dawno zauważono, że cukrzyca czy nietolerancja glukozy, hiperlipidemia, nadciśnienie, otyłość, niezdrowy styl życia, czyli brak ruchu, wszystkie jakby idą w parze, wzajemnie na siebie wpływają, wzajemnie się potęgują, czyli mamy tak zwany zespół metaboliczny. Jak w takim razie powinien wyglądać nasz styl życia, nazwijmy go ochronnym dla wątroby, żeby do takiego powikłania nie doszło? Najważniejszy jest ruch, a więc mamy wejść na czwarte piętro, to wejdźmy, a nie wjeżdżajmy windą. Zaleca się, żeby codziennie od pół godziny do trzech kwadransów lekko się zmęczyć. To nie musi być naprawdę jakieś żyłowanie się, jakiś forsowny ruch. Ostatnio na przykład robiono takie badanie na Wyspach Brytyjskich na temat biegaczy, tak zwani slow joggers i tacy biegacze, którzy bardzo forsownie biegają. Okazało się, że ci forsownie biegający wcale nie byli zdrowsi. A więc musimy się spocić, musimy się lekko zmęczyć i to przede wszystkim musi być regularne. Ruch musi być naszym nawykiem. Poza tym odżywianie się, a więc warzywa i owoce, różnokolorowe warzywa, to powinna być 3/4 naszego talerza, a nie jakiś tam margines, jakiś tam dodatek. I tak naprawdę to jest to główne lekarstwo w stłuszczeniu wątroby i w innych chorobach cywilizacyjnych. Nie ma jakiegoś lekarstwa, które by jakoś specyficznie zmniejszało stłuszczenie wątroby. Najważniejsze jest właśnie odżywianie i tryb życia. I zresztą, jeżeli zaadoptujemy taki tryb życia, to szybko spostrzeżemy, że mamy więcej energii, mamy więcej czasu i energii dla naszych najbliższych, dla naszych pasji. A czy wymieńmy jeszcze takie produkty, które są akurat w tym kontekście szkodliwe i niewskazane, poza alkoholem, poza używkami, jak Pan powiedział? No przede wszystkim chodzi o wysoko przetworzoną żywność, a więc wszystkie konserwy, zupy w proszku, tak zwany fast food, czyli wszystkie hamburgery, frytki, chipsy. To jest bardzo przetworzona żywność, zawiera dużo konserwantów. Też takim dodatkiem do żywności, który ostatnio jest bardzo popularny, a jest bardzo szkodliwy, to jest syrop fruktazowy. To jest skrót HFCS, czyli High Fructose Corn Syrup. On jest często dodawany do tak zwanych zdrowych jogurcików. One są niby zdrowe, bo nie zawierają cukru, ale zawierają ten syrop fruktozowy, który jest wyjątkowo źle metabolizowany przez naszą wątrobę i po prostu odkłada się w komórkach wątrobowych w postaci kropelek tłuszczu. U osób, które mają zdiagnozowane stłuszczenie wątroby, zmiana stylu życia, wprowadzenie czy zwiększenie aktywności fizycznej wystarczą już do usunięcia tego problemu, czy musi to być skojarzone z leczeniem farmakologicznym? Nie ma co prawda takiego leczenia, które jest konkretnie ukierunkowane na stłuszczenie wątroby, to znaczy nie udowodniono, żeby jakiś lek rzeczywiście zmniejszał to, natomiast jak wspomniałem, często są współistniejące zaburzenia, czyli nadmierny poziom cholesterolu, nadmierny poziom glukozy i jak najbardziej te leki, jeżeli takie zaburzenia współistnieją, to leczenie farmakologiczne jest tutaj wskazane. No chociażby takim klasycznym lekiem w zespole metabolicznym jest metformina. A czy są jakieś objawy, które pacjent poza tym już bólem pod żebrami wcześniej może sam rozpoznać, żeby się ewentualnie skierować do specjalisty po poradę? Objawy chorób wątroby wbrew pozorom nie są takie specyficzne, bo zwykle choroby wątroby kojarzą nam się z żółtaczką, podczas kiedy większość chorób wątroby rozwija się bardzo podstępnie i takie już jawne objawy jak żółtaczka czy krwawienie
czy obrzęki, no to już występują w bardzo takich późnych, nieodwracalnych stadiach. Natomiast takim bardzo częstym objawem chorób wątroby jest przewlekłe zmęczenie. Dużo się mówi teraz o zespole przewlekłego zmęczenia, przypisuje różnym wirusom. Natomiast właśnie zauważono, że takim bardzo wczesnym objawem jest to, że tracimy siły, wracamy z pracy i nie mamy siły na zabawę z dzieckiem, nie mamy siły dla naszych przyjaciół, to wtedy warto pomyśleć o tej naszej wątrobie, zrobić sobie USG i jeżeli coś wyjdzie nie tak, to pójść bez obaw do lekarza. A jaki jest mechanizm? Jak wątroba wpływa na to zmęczenie, proszę powiedzieć? Niewątpliwie w ten sposób, że tak jak wspomniałem, wątroba jest takim głównym naszym narządem detoksykacyjnym. Cała krew z przewodu pokarmowego, czyli wszystko to, co spożywamy, musi przejść przez wątrobę. Jest taka żyła wrotna, która prowadzi całą krew z przewodu pokarmowego do wątroby i wszystkie toksyny bakteryjne, które tam są, są jakby odfiltrowywane w wątrobie i unieszkodliwiane. Również wszystkie szkodliwe substancje, które jemy, leki, one wszystkie w końcu kończą w wątrobie i są tam, w wątrobie są tam metabolizowane. Więc jeżeli jest tłuszczenie wątroby, ona nie działa prawidłowo, no bo zamiast tych skomplikowanej maszynerii, to mamy tam kropelki tłuszczu, no to ona po prostu nie odtruwa naszego organizmu, nie detoksykuje go. I myślę, że to jest główna przyczyna tego przewlekłego zmęczenia. No już takim skrajną postacią, ale to już bardzo w marskości wątroby jest śpiączka wątrobowa. Ale ja tu mówię o takich jeszcze wczesnych fazach odwracalnych, które możemy wychwycić i zapobiec im. Jeżeli teraz ktoś, kto ma na razie takie, nazwijmy to lekkie czy wstępne stłuszczenie wątroby, no nie wprowadzi zdrowych zmian w swoim stylu życia, to co mu grozi dalej? Jakby, co może być następnym etapem tej choroby? To bardzo ważne pytanie, bo na wczesnym etapie stłuszczenie wątroby jest stanem całkowicie odwracalnym. Natomiast niestety u wielu osób dochodzi do progresji stłuszczenia wątroby. Rozwija się stan zapalny, tak zwane stłuszczeniowe zapalenie wątroby, w skrócie NASH. I to prowadzi na przestrzeni lat do włóknienia wątroby, aż w końcu do marskości wątroby, czyli nieodwracalnego jej uszkodzenia. Dotąd myślano, że dotyczy to tylko tych osób, które mają nieprawidłowe próby wątrobowe, a osoby z tak zwanym zwykłym, prostym stłuszczeniem, czyli jest tłuszczowa wątroba, ale próby wątrobowe prawidłowe, uważano, że ich to nie dotyczy. Ale ostatnio ukazała się praca, gdzie okazało się, że nawet u osób z prostym stłuszczeniem wątroby w ciągu 7 do 14 lat, około 1 czwarta z nich ulegała progresji do dalszych stadiów uszkodzenia wątroby. Także im wcześniej się zacznie dbać o swój styl życia i im wcześniej się wykryje właśnie jakieś współistniejące choroby, zacznie im przeciwdziałać, tym lepiej. Nie można tego lekceważyć na pewno. Nie można lekceważyć, nie należy się bać, dramatyzować, trzeba po prostu racjonalnie działać. Mówiliśmy trochę o używkach, a co z kawą, panie doktorze? Czy ona jest dla wątroby zdrowa, czy niezdrowa i też jaka ilość tej kawy? No nie wiem, skąd to się bierze, że tak ludzie demonizują kawę. Wiele badań dowiodło, że kawa wywiera korzystny wpływ na schorzenia wątroby, zmniejsza progresję włóknienia wątroby, co bierze się stąd, że kawa, oprócz tego, że zawiera kofeinę, jest źródłem całego szeregu antyoksydantów, czyli przeciwutleniaczy. Najlepsza jest kawa z filtra, filtrowana przez bibułkę. Jeśli chodzi o ilość? No myślę, że 2 filiżanki dziennie to jest taki złoty standard. Ja się tego przynajmniej trzymam. Panie doktorze, proszę powiedzieć, czy piramida zdrowego żywienia i aktywności fizycznej jest wystarczającą receptą dla wszystkich tych, którzy chcą zapobiec chorobom wątroby? Czy ona dostatecznie ich chroni? Tak, myślę, że to jest podstawa, zwłaszcza ta nowa wersja piramidy, gdzie u podstawy mamy przecież ruch, aktywność fizyczna. A jak wspomniałem, najlepszy jest właśnie regularny ruch, przyzwyczajenie się do wysiłku. Nieforsownego, ale właśnie do lekkiego zmęczenia i regularnie, żeby to był po prostu nasz styl życia, nasz sposób na życie. To jest najważniejsze. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Ja bardzo dziękuję.